wózek spacerowy Eurocard Volt Pro. Jeśli podobają Ci się nasze wideorecenzje, zostaw lajka pod filmem. Model ten to nieduża, ale z wysokim oparciem kompaktowa spacerówka. Pozwala na przewożenie dzieci o wadze 22 kg. Ładne melanżowe kolory przykuwają uwagę. Wózek prowadzi się naprawdę dobrze, choć od razu poczujemy brak amortyzacji. Podbijanie na progi nie jest problemem. To wózek raczej typowo miejski, do spacerów po drogach utwardzonych i równych. Hamulec na środku osi z tyłu działa dobrze. Koła małe z pianki. Przednie koła obrotowe z możliwością blokady. Budka jest duża z dodatkowym daszkiem i odsuwanym panelem, który ją jeszcze bardziej powiększa. W górnej części okienko pozwalające zaglądać do wózka. Siedzisko wygodne, bardzo wysokie i miękkie, z fajnymi przeszyciami i poduszeczką, którą można odpiąć. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i szerokości oraz z miękkimi naramiennikami. Barierka obszyta materiałem, który można zdjąć do prania. Barierkę można uchylić lub odpiąć. Regulowana wysokość podnóżka. Regulacja oparcia w kilku pozycjach. Rozłożenie do pozycji leżącej tworzy dużą, komfortową powierzchnię do spania. Z tyłu znajduje się poręczna kieszeń na drobiazgi. Po odsłonięciu materiału znajdziemy tam również wentylację z moskitierą. Duży jak na taką małą spacerówkę kosz na zakupy z dodatkowym wejściem, gdyby oparcie było rozłożone, a chcielibyśmy wyjąć coś z kosza. Dodatkowe wyposażenie to folia przeciwdeszczowa, moskitiera, pojemnik na kubek. Duża osłona na nogi przyda się na chłodniejsze dni. Zapinamy ją na taśmy z rzepem. System składania w rączce. Wózek można złożyć używając tylko jednej ręki. Pamiętajmy, że do składania należy rozłożyć plecy do pozycji leżącej. Po złożeniu uzyskamy naprawdę mały kompakt o niedużej wadze 7,6 kg. Plus za dodatek, którym jest torba do przechowywania i transportu wózka. Plusy. Bardzo zwrotny, lekki, mały po złożeniu, wysokie oparcie, duża budka. Minusy. Koła, amortyzacja, wąskie siedzisko. Podobała Ci się ta wideorecenzja? Zostaw like pod filmem. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www.babyexpert.pl, Facebooka i Instagrama.